Pomimo niesprzyjającej aury, Mistrzostwa Polski U23 w Suwałkach przebiegły bez zakłóceń. Mistrzostwa otworzyli ich gospodarze, prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz, w towarzystwie prezesa Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Henryka Olszewskiego, któremu włodarz naszego miasta podziękował za przyznanie prawa do organizacji mistrzostw. W naszym mieście, na, jak pamiętamy, niedawno zmodernizowanym stadionie lekkoatletycznym, tej rangi zawody odbyły się już po raz drugi. Na obiekcie witał sportowców Czesław Frankiewicz. Chciałbym życzyć zawodnikom jak najlepszych rezultatów. Mam nadzieję, że wyjedziecie nie tylko z medalami, z rekordami życiowymi, być może krajowymi, ale z pozytywnymi emocjami, dobrymi wrażeniami i niech te wspomnienia z pobytu tutaj w naszym mieście przywołują Was w najbliższych latach do naszego miasta. Przyjeżdżajcie nie tylko na zawody sportowe, ale również po to, żeby odpoczywać na pięknej, bajecznej Wałbrzychu. A potem padły już najważniejsze słowa inauguracji. 34. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce uważamy za otwarte. Bezsporną gwiazdą pierwszego dnia mistrzostw był Konrad Bukowiecki. Aktualny mistrz Europy nie miał sobie równych i bez większego wysiłku zdystansował rywali, uzyskując w pchnięciu kulą wynik 20 metrów 80 centymetrów. Niewiele brakowało, a w niedzielę do kolekcji tego zawodnika dołączyłby tytuł mistrza Polski w rzucie dyskiem. Tu jednak lepszy wynik i tytuł mistrza zgarnął Bartłomiej Stój, faworyt rozgrywki, mistrz Europy juniorów sprzed 2 lat. Dyskobol Bukowiecki stanął na drugim stopniu podium, ale osłodą może być fakt, że ustanowił na naszym stadionie swój życiowy rekord. Cieszę się, że jest inaczej niż rok temu, bo rok temu startowałem tutaj na Mistrzostwach Polski Juniorów i wtedy troszeczkę pogoda była słabsza, padało i te rezultaty siłą rzeczy nie mogły być po prostu dobre. Dzisiaj już pogoda jak najbardziej w porządku. Wynik 20-80, umówmy się, szału nie ma, ale tragedii też nie, to jest pchanie, które... Po prostu w ostatnim czasie to jest pchanie na moim poziomie. Do rekordu życiowego jeszcze bardzo, bardzo długa droga. Ja ten rekord mam tak wyśrubowany, że myślę, że ciężko mi będzie się na razie do niego zbliżyć. Od tego są Mistrzostwa Świata, od tego jest sierpień. Tak? Do sierpnia mam jeszcze troszeczkę czasu, więc mam nadzieję, że będę się dopiero wtedy zbliżał do tego rekordu. Na razie jestem w stabilnej formie, co też myślę, że jest jakimś powodem do... Po prostu, żeby się z tego cieszyć. Aktualny mistrz Europy w pchnięciu kulą jest w znakomitej formie. Na polskich stadionach nie ma sobie równych, a przy okazji oszczędza siły na Mistrzostwa Świata. Każdy z nas się przygotowuje pod główną imprezę, tak? Moją główną imprezą w tym roku są Mistrzostwa Świata w Londynie i to jest dopiero sierpień. Na razie mamy, co my mamy jeszcze, czerwiec dzisiaj, czy już lipiec jest? Już jest lipiec dzisiaj? Przepraszam. Także mam jeszcze ponad miesiąc na to, żeby być w tej najwyższej formie. Mam nadzieję, że mi się to uda. No tak jak mówię, teraz jestem w stabilnej formie, to też mnie to cieszy. A na to liczy pan na Mistrzostwa Świata? Tak realnie? Ciężko powiedzieć, bo to są Mistrzostwa Świata, tam się wszystko może zdarzyć. Ci ludzie, którzy siedzą gdzieś tam w tej lekkiej, interesują się, wiedzą, że poziom pchnięcia kulą na świecie jest naprawdę bardzo, bardzo wysoki, jest kosmicznie wysoki. Nie będzie mi na pewno łatwo, nie będzie mi na pewno łatwo wygrać, nie będzie mi łatwo być na podium, ale po to tam jadę. Nie jadę tam po to, żeby przegrać, tylko z nastawieniem takim, że po prostu, żeby wygrać. A na ile mi to nastawienie, moja forma wystarczy, to zobaczymy. Bardzo pochlebnie odniósł się też do panujących na naszym stadionie warunków. Jest w porządku, no jest gdzie się rozgrzać, to jest bardzo fajne, że jest jeszcze miejsce poza głównym stadionem, gdzie można się rozgrzać, gdzie można coś porobić. Sam stadion kameralny, ale takie stadiony też są potrzebne. Oby więcej takich stadionów i oby więcej takiej atmosfery, bo naprawdę jak na tak mały stadion, atmosfera jest naprawdę bardzo w porządku. Szkoda, że w mistrzostwach wystartowali nieliczni suwalczanie. Dwójka długodystansowców startujących na 5000 metrów znalazła się dopiero w trzeciej dziesiątce klasyfikacji. Nie wystartowała w tym roku Majka Andrzejczyk, nasza oszczepniczka, która wciąż kuruje niedawno operowany bark. Do największych wydarzeń suwalskich zawodów, obok życiowego rekordu Bukowieckiego w dysku, niewątpliwie zaliczyć należy występ Klaudii Kardasz, która poza mistrzowskim tytułem i złotym medalem pchnęła kulą o 13 cm dalej niż minimum kwalifikujące do tegorocznych londyńskich Mistrzostw Świata zaplanowanych na sierpień. Na uwagę zasługuje również znakomity wynik sztafety kobiet 4x400 metrów. Ciekawym wynikiem popisała się także gdyńska zawodniczka
Agnieszka Kaszuba, która wynikiem 4:10 o 5 cm pobiła rekord stadionu ustanowiony przez Monikę Pyrek w skoku o tyczce. Za kilka dni kolejne lekkoatletyczne zmagania w Bydgoszczy, a w sierpniu podziwiać będziemy najlepszych Polaków na Mistrzostwach Świata w Londynie.